Cześć, z tej strony Sol. Zapraszam Was na kolejny odcinek Republic of Pirates. Zobaczmy, co możemy jeszcze dalej zrobić. Dlaczego tutaj dostępni robotnicy? Aha, czyli musimy mieć więcej. No to myślę, że dalej będzie. Domki wokół naszego centrum. Okej, no zaraz dobijemy do 200. Zapewni pracownikom linę. No już mamy tutaj te konopie. Plantacja cukru. To ja cukier postawiłam? Nie. Cukru i plantacja konopi. Dobra, czyli wszystko jest. Cukru na gorzelnię, a konopie na liny. Dobra. Oni tu składają, tak, wszystko działa, działa, dobra, dostarczą. Czy ten dostarczy, bo mają wejście z tej strony, to mam nadzieję, że oni tu... Tak, chyba dojdą. Mają blisko, tu surowców nie ma. Liny oddają. Jack knows where I am and is coming for me. I won't run away again. Let's prepare for his arrival. Lala, będziemy mieć bitwę. Przygotować się, ale jak? Wieża obronna, poziom pierwszy. Dobra, gdzie to mamy? Jest to? Wieża obronna. Dobra, stawiamy ją. Ciekawe, czy uda nam się obronić. Oj, przesunęło mi się. Lucky Jack Howell. What a cowardly shit of a man. If treachery and deceit wore skin, it would look like this prick. Never one to enter a fight with the odds stacked against him. He prefers to meddle from a safe distance. Jack doesn't look you in the eye when he pulls the trigger. He gets someone else to do it, usually a friend. Even with all the crews he's double-crossed or swindled, he's somehow avoided waking up with a dagger in his eye. That's why they call him Lucky. That luck has to run out sooner or later. Dobra, zobaczmy. O, jakaś kadstenka. Lala. My to przeżyjemy? O-o. Chyba nie. Zatopili nam statki! Łobuzę. Well, well, don't you look familiar. I'm sorry for what happened to your father. Awful accident, that. Don't let it put any silly ideas like revenge in your head. This archipelago is ours. Make any trouble, and something might just happen to you, too. Dobra, dobra. To jeszcze wyskoczyło. There's no avoiding it. Jack knows we're here. The way I see it, we either pack up and leave, or we pick up the pieces, repair our fleet, and take the fight to the bastards that wronged us twice. What's it gonna be, Captain? What's up? No, oczywiście, że zostajemy. Nie mamy wyboru chyba nawet. Dobra, ale poczekajcie, bo tu powiadomienia zaczynam brakować room. Czekajcie, room 5. Ale jak to teraz? A zajazd kapitański i żeglownia. Dobra, plantacja bawełny. Okej. No to mamy co robić tutaj. Kurczaki. O, 300 robotników, więc jeszcze więcej domków. Zbuduj flotę, statek zbudowany. Kurczę, zatopili nam statek. Łobuzy. Zajazd kapitański. Okej. Any captain worth their salt will be at the captain's inn. Feel free to pick the captain you like the look of. Just remember, you can't have them all. Dobra, dobra. Zaraz tutaj do... ciągniemy im drogę. Do zajazdu. A teraz jeszcze musimy...
Aha, żeglownia, plantacja bawełna, żeglownia. Ale ja bym chciała jeszcze stocznię wybudować. Może wbudujmy ją tak gdzieś z boku. Tutaj też trzeba pociągnąć drogę. Stocznie umożliwiają produkcję nowych statków. Dostosuj klasy i wygląd statku, następnie przypisz dostępnego kapitana. Okej. Okay. Kapitan przydzielony do statku podczas jego tworzenia nie może zostać zastąpiony. Aha, czyli raz przypiszemy, to będzie na stałe. Dobra, zróbmy to w ten sposób. No dobra, to mamy. Teraz statek, zbuduj statek. Zatrudnij kapitana, proszę. Co tutaj mamy? No ten jest najtańszy, za dwójeczkę, a reszta to kobitki. Okej. Wiecie co? Zostałem trzeci poziom. Oni chyba szybko dosyć punktują. Z tego co widziałam. Właśnie nie podczas ataku. Na galeon lub okręty wojenne z liczbą po przypisaniu do kogo, czyli to samo, jak mają reszta. Do brygów fregaty. Tutaj też to samo ma. Osoba szansa na wystrzelenie dwóch strzałów w armat w krótkim czasie. Zwiększono osiągi podczas ataku. Zwiększono osiągi, czyli tylko to ma... Tama, ze względu na to chyba jest droższa. Weźmiemy jego. I zobaczymy, jaki statek jesteśmy w stanie w ogóle wybudować. Rozpocznij budowę. A, nawet nie możemy innych. Czyli musimy Kogę. Na razie. Czekajcie. Tak, zbuduj. I teraz... Logo, wzory żagli. A możemy zmieniać? Aha, możemy to albo to. To jest logo żagli. No to myślę, że taki. A tutaj wzory kadłubo? No nie mamy na razie do wyboru. Tutaj możemy... Możemy zbudować? Nie. Nie mamy tych żagli ulepszonych. No dobra. A, w ogóle nie mamy żagli. Czyli nie możemy... Aha, okej. Czyli musimy poczekać jeszcze na żagle. Dobra, dobra. No to w takim razie musimy wybudować szybko bawełnę. Zróbmy ją... A, nie, marnujmy miejsca. Niech będzie tutaj. I naprzeciwko, tak jak tamtym, zrobimy. Teraz tak. Zróbmy jeszcze teraz plantację. Ach, teraz to jest największe, okej. Okay. I teraz tak, czy oni dostaną się do... Właśnie, ten skład, nie dostaną się do składu. Może ten skład zrobimy jeszcze bliżej, jeszcze jeden. Żeby oni mogli na pewno tutaj dostarczać wszystko. A, nie mamy. Nie mamy desek, musimy poczekać na deski. Może więcej tego tartaku zrobić? Jak oni tutaj działają? O właśnie, możemy ulepszać, dobrze, bo większy magazyn będzie, może będą więcej robili tego drewna. Tutaj tak samo ulepsz. A za mało materiałów. Akurat się skończyło, bo było na biało, także nie zdążyłam kliknąć, no proszę. Dobra, ale możemy już tutaj dostępne najemnicy są potrzebni lepsi już, więc też tam, gdzie możemy. Budynki produkcyjne wyższego poziomu wymagają pracowników wyższego poziomu. Teraz jak kliknęłam na wyższy poziom budynku, to mi pokazało. Chyba powinno być troszkę odwrotnie. Przycisk ulepszania w oknie wyboru domu podniesie poziom domu i jego pracowników. No nie, no przecież to dopiero zrobiłam. Ulepszanie jest możliwe tylko po spełnieniu wszystkich wymagań.
No, troszeczkę ten samouczek odwrotnie zadziałał niż powinien, ale okej. Dobra, czy teraz będzie? Będzie lepiej. Dobrze, zróbmy tak, żeby było fajnie, żeby fajnie to wyglądało najbliżej targu. Będą te ulepszone. Tak, tutaj wszystko mają. Zadowoleni. No dobra, jest 73. No, zwykłych pracowników będzie nam brakowało pewnie. Tak, teraz zwykłych. No to już. Chaty, więcej chat. Zbudujmy dalej. Aha, skończyły nam się deski. Okej. Okay. To musimy poczekać na deski. Myślę, że może tutaj zrobimy następne. O, akurat 100%. W ten sposób zróbmy. Drogę dociągniemy. O, będzie więcej. Czy tego już możemy kliknąć? Możemy. To ulepszamy. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Okej. Czekajcie, bo ja tutaj kliknęłam ten skład jeszcze. Ale jeszcze nie mamy tych desek. Dobra, musimy poczekać. A jeżeli tutaj mamy drogę, może pociągniemy ją tak najbliżej. Nie wiem, czy nie zrujnuję wtedy tego. Nie, 100% dalej, super. No to zostawiamy tak, żeby było naokoło. Nie wiem, czy te doki... Nie, nie dostają. Nie sięgają tutaj. No dobrze. Czy jakieś żagle już mamy? Pokażcie mi. Tutaj nie ma nic. Mamy jeden żagiel. Yeah. Dobra, to przyspieszmy trochę czas, żeby tutaj szybciej wszystko szło. I żebyśmy mogli wbudować statek. A tu jeszcze się rozbudujmy. Tak, tak, wiem, że nie macie tutaj miejsca. O, już nie możemy się rozbudować. Dobra, przeciągniemy drogę. No, będzie taki kwadratowy. Kwadratowy ten. Cztery żagle, dobra. Chyba do 10 tam było. Na tą małą łajbę. Ile? 10, tak. I 10 desek. 10 na 10, ten większy. Tutaj już musimy mieć armaty na ten większy. Żagle, zwykłe i deski. Armaty, deska, lina ulepszona, czyli jeszcze bardziej... Deski z twardego drewna, no to nie mamy chyba tutaj. Musimy na innej wyspie to znaleźć. Wybudować. No czekamy na żagle. O, jest już 11, super. No to odklikałam i akurat zrobili. Czyli mamy to, mamy naszą nasze logo. Nie dodano kapitana. Czy ja... Jak ja mogę dodać kapitana? Piękna dama. Krwawy piorun. Możemy zmieniać. Mroczny wyjec. Fantazja, syrena, ametyst, radosna burza, o, piękne. Radosna burza, niech zostanie, tylko jak przypisać kapitana, powiedzcie mi. Jak, a tutaj, Boże, ślepa jestem, sorki. Tutaj jest, dobra. No i nie zrobiłam. Och, jeden, buduj. Dobra, 7 żagli, dobra, zaraz będziemy mieć następnego. Następny statek, więc weźmy kolejnego kapitana. I teraz tak, dalej są te babeczki. No to bierzemy kolejną. Okej, okay, możemy już drugą budować. Coś się dzieje. O. Okej. Okay. Co chcecie?
Jack sent a scout to keep an eye on us. Maybe the bastard knew we weren't going to take a beating and fall in line. Let's send him to the bottom of the ocean. Aye, aye. Jedziemy z koksem. Dobra, ale zanim rozpocznij budowę, kapitan, przypisz. Tak, wszystko jest, buduj. Dobra, chyba zanim wybudują to... Każdy statek dysponuje akcją ataku, aktywną umiejętnością, które akcje będą ofensywne i... Niektóre akcje będą ofensywne, inne przyniosą dodatkowe korzyści. Każda akcja ma czas odnowienia, zanim będzie można jej ponownie użyć. Okej. Okay. Standardowo. Dobra, no to działaj! Oj. Kliknęło mi się. Samo, sorry. Już, lecimy na nich. Jej, zobaczmy, jak złoją go. Tak, dawaj, Tarmat. Jej, udało się. Weźcie deski jeszcze. Czy mamy jakiś skarbiec tutaj? A jeszcze śpiewają. Śpiewają nam, że wygrali. Ojojoj. Dobra, na razie zostańcie tu. Deficyt pracowników. Dobra, zaraz robimy. Zaraz robimy pracowników. Dodajmy chatki. A z tej strony... Może tak w ten sposób pójdziemy tutaj. O, już nie można. A je, mieszka jeszcze. Dobra, z tej strony zrobimy. Myślę, że jeszcze drogę tutaj. No. W ten sposób. O, jeszcze jedna chatka tutaj się zmieści. Dobra. 3, 1, dobra, jest okej. No i wszystko działa. Ulepsz magazyn materiałów budowlanych. 10. Ulepsz magazyn materiałów o 5. Czyli po prostu będą mieć więcej miejsca chyba. Ale ulepsz mi, dobra. Tutaj też widzę, że możemy ulepszać, więc jak najbardziej, żeby to do 20. A, bo ja dwa razy kliknęłam, czyli można do 15 i do 20. Dobra. I tutaj mamy też... Czego im brakuje? Co to za ikonka jest? Aha, że zapełniony magazyn. Dobra. No to już tutaj masz większy. Czy tartak się wyrabia? Może jeszcze jeden tartak zrobimy? Dobra, zróbmy jeszcze jeden tartak. Możemy tutaj. Chociaż nie wiem, czy... No dalej jest 100. No to dawaj tutaj. Czy tu jeszcze... Tak, możemy dodać budynki, więc z tej strony jeszcze budynki dodamy. Naokoło jeszcze można jedną partię budynków. Super. Super, super. Dobrze, co tu mamy? Za mało materiałów w magazynie. No za mało, no bo jeszcze dopiero powstał ten magazyn. A tu jest... Jest zapełniony, dobra. No, będą mieć tutaj bliżej do tartaku. A tu jest za mało materiałów w magazynie. Tak. Czyli tego drewna potrzebują. Dobra, pobiegają sobie trochę. Ten i ten bliżej jest, ten tartak jest bliżej obydwu tych składów, więc nie wiem jak oni... Ale chyba tutaj... Właśnie. Jak to działa? Oni chyba też sobie pobierają stąd. Czyli tartak chodzi do tych drwali.
Ludzie z Tartaku chodzą do tych Dwali, a nie Tartak. Tartak nie chodzi oczywiście. Okej. Co dalej? Co dalej? Robotników musimy więcej mieć. Czy my mamy wszystkie potrzeby? Co tutaj mamy jeszcze? Coś mi tutaj cały czas miga, że za mało jest. Ale no, room się poprawił. Z tej strony też jest ok. O, jest 10 żagli, więc możemy kolejny statek zbudować. No, to pewnie. Zwiększymy usługi przy dowolnej klasy statku. Kogi. My mamy kogi. Wszystko do kogi. Dobra, bierzemy najtańszego na razie. I zróbmy kolejne. Rozpocznij budowę. Dobra, teraz już wiemy, jak przypisać kapitanu. I budujemy. Spoko. Fajnie śpiewają. Dobra, bo już się rozpraszam. Ale teraz tak, skoro musimy więcej mieć osób, no to dodajmy więcej budynków. Dobra. Pokażcie targ, czy sięga. Ten nie ma targu. Ale może... To jest chyba naj... I don't know about you, Captain. Seeing that scum ship fall beneath the waves damn near brought a tear to my eye. I think we've got a fighting chance of pulling this off. But we'll need hardy materials. Wytrzymałych materiałów. No okej. Okay. Jak te materiały można zdobyć, powiedzcie? There's a clay deposit on Rat Island that we can use to start brick production. Galina. We'll just need to clear out the ragtag pirates that have set up there. Mhm. No, ale to chyba... Chyba musimy... Kopalnię gliny, nowy budynek. Statki zaznaczone na zielono należą do nas. Statki oznaczone na czerwono atakują nas, gdy znajdziemy się w ich zasięgu. Statki zaznaczone na żółto będą pomagać pobliskim sojusznikom w bitwie. Okej. Będziemy musieli sojuszników mieć. Teraz pokażcie mi, gdzie oni są. Czekajcie, bo ja chyba wyleciałam za daleko. Tutaj. Raz, trzy statki. No dobra. Ale na razie nie możemy z nimi walczyć. Mamy za mało załogi. Jeszcze jednego bym zbudowała. Ale na razie chyba nie będziemy mieć... nie, jeszcze trzy żagle. Dobra, przyspieszmy w takim razie. Nawet no, najwyższy. No tak to wszystko działa, więc jest okej. Okay. Nowy budynek odblokowany, wymaga rzeźni. Rzeźnik, ale tu nie mamy niestety dziczków. Może na kolejnej wyspie będą. Mamy ryby, przystań rybacką. No to już, jedzenia nie będzie brakowało, super. No i tutaj też się... O, czekajcie, skoro mamy tu miejsce, to jeszcze wstawmy obronny budynek. No, super, to do magazynu będą mieli do doku wtedy. Jedna ryba. I ryby mamy, super. Oj, przecież stawiałam jeden budynek, ale to będzie mniej więcej mieć. Nie zauważyłam tego, no. No to pewnie na początku było. Dobra, ale tutaj dziki... No niestety tutaj nie mamy dzików. Ciekawe, czy jest... Nie, jest na czerwono. Tak jakbym nie mogła postawić. Czy to ze względu na drewno, czy... Nie, tutaj już mamy dużo. 50 mamy drewna, desek. Także jest w porządku. Dobra, ale dzięki temu możemy kolejną... Aha, nie mamy kapitana! Pierwszy musi być kapitan, dobra.
No to idziemy tutaj. Christopher. Anastasia. Victoria. Dobrze, jakąś babeczkę weźmiemy. Weźmy ją. I teraz tak, rozpocznij budowę. Przypisz kapitana. I teraz tak. Tutaj nic. Płonąca róża. Mroczny wyjec. Syreny weźmiemy. Buduj. Okej, jak się wybuduje, to myślę, że pojedziemy sobie na nich. Gdzie oni byli? Tutaj na górze. No i zdobędziemy następną wyspę. Albo to już w następnym odcinku. Chociaż wiecie co? Idziemy na nich. Idziemy na nich. Czy możemy na minimapie? Nie mogę klikać. Dobra, to lecimy tak. Klikniemy w ten sposób. I teraz poczekamy na nich. Szybciutko. Guncie. Wyspa szczurów. Glina aloes nie ma. Ryby konopie. Dostępne złoża materiału glina, a glina jest minus 40. No to czegoś nie rozumiem. No dobra, to co? To atakujemy. Zobaczmy, jak bitwa przebiega. Niestety nie mogę kamerką zmieniać widoku. O, jeden poległ nasz statek. Ajajaj. Nowy poziom. Ale szybko te poziom nabijają. Dobra, idź tutaj. Tak dalej trochę. Dobra. Ale czekajcie, tu jeszcze możemy przejść w te budynki niszczyć. Tak, zapomniałam przecież o tym. Od razu nam szybciej pójdzie. Kurczę, ale ten... Już, uciekaj! Szybko! No, ale kazałam ci tutaj być! O kurczaki, no. Nie słucha się mnie. Chcę was dwóch. No i ten dalej idzie tutaj. Nie rozumiem. Chyba dalej go trzeba po prostu. Nie chcę stracić jeszcze jednego. Dajcie tutaj salwy. Ty na niego. Dobra. Uda się? No już niedużo. Niedużo zostało. Super. Jej. Mamy to. Świetnie. Niektóre łupy wojenne, takie jak artefakty czy insygnie, można znaleźć jedynie w gruzach pozostawionych przez zniszczone statki wroga. Można ich używać do handlu z innymi frakcjami. No ekstra. Artefakty można znaleźć na nieznanych statkach piratów, pirackich. Hiszpańskie złoto można znaleźć na wszystkich statkach frakcji pirackiej. No i ekstra. Insygnie brytyjskie, francuskie i hiszpańskie można znaleźć na statkach odpowiednich kompanii handlowych. Okej. Dobra, ty weź jeszcze to drewno. No cóż, no to mamy fajne. Teraz tak, z której strony się rozbudujemy? Z tej albo z tej. Ale to już
decyzję zostawiam na następny odcinek. No, podbiliśmy fajnie naszą kolejną wyspę. Ja tutaj na razie ich wyślę do domu, żeby się podleczyli. No i super. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie na kolejne, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę wdzięczna za lajki. Wtedy wiem, że wam się podoba odcinek. No i cóż, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa, pa. Ahoj!